10 najciekawszych legend słowiańskich. Przedstawiam wam jedynie ogólny zarysowych legend. Jeśli chcecie poznać ich całość, zajrzyjcie do książki Mitologia Słowiańska. Wszystkie są tam bardzo ciekawie opisane. Ponadto na kanale Światowa Historia tworzył całą serię poświęconą mitologii słowiańskiej. 10 skrzaty bądź inaczej duchy domu. Legenda o nich to zabawna historyjka, jak duchy domu próbują powstrzymać gospodarza od picia. Kiedy jest trzeźwy, pomagają mu we wszystkim. Kiedy zaś jest pijany, co chwilę w czymś mu przeszkadzają aby tylko uświadomić, że picie jest złe. Czy udało mu się przekonać gospodarza? Przekonajcie się sami. 9. Planetnik. Historia ducha wiatru, który spadł na Ziemię do jednej z małych wsi. Piękna opowieść o poświęceniu się miłości oraz powrocie do swojego pierwotnego środowiska. Osiem leszy postać bardzo dobrze znana, jednakże jeśli chodzi o same legendy z jego udziałem, już tak dobrze nie jest. Jedna z nich opowiada o młodym myśliwym, który decyduje się polować w zakazanych rejonach lasu mimo ostrzeżeń ojca. Jak to się kończy, myślał, że się domyślacie. Siedem wiły. Wiły to nic innego jak takie rusałki sprowadzające na ludzi obłęd. Powstają z dusz zmarłych młodo dziewczyn, po czym tańczą i śmieją się na polanach, a co się stanie z mężczyzną, który je spotka i dołączy do zabawy to już polecam zgłębić temat i zapoznać się z tą legendą. Sześć Południca, kolejny bardzo znany słowiański demon, zaś legenda o nim mówi o młodej dziewczynie i młodym chłopaku, którzy zgubili się w trakcie upału gdzieś w polu. Podpowiem, że kobieta zginęła i stała się tym strasznym demonem i postanowiła dopaść chłopca. Czy udało mu się zbiec? Pięć wilkołak, kolejna ciekawa opowieść, tym razem bardzo mroczna. Legenda zaczyna się w święto dziady, kiedy to potwór morduje w lasach w okolicach wsi. Po serii dziwnych zdarzeń dochodzi do śledztwa i mieszkańcy ustalają, kim jest owy wilkołak. Punkt kulminacyjny stanowi moment, w którym chłopak pod postacią wilkołaka dopada swoich rodziców i staje oko w oko z bratem. Chyba jedna z moich ulubionych opowieści słowiańskich. Cztery boginki. Ciekawa opowieść o tym, jak boginki zamieszkujące jezioro porywają dzieci mieszkańców wsi, a podrzucają im swoje, brzydkie i upośledzone. Nie będę zdradzać treści, żeby nie psuć zabawy w trakcie czytania, ale wyjawię wam, jak można skłonić boginkę do wyjścia z jeziora. Należy wziąć jej dziecko, takie głupie i brzydkie, które nam podrzuciła Zabrać nad jezioro i tam ściągnąć mu spodnie i lać w tyłek z całej siły, tak długo, aż bogince zrobi się go szkoda. Wtedy ta wyjdzie i można z nią porozmawiać. 3. Wodnik. Kolejny wodny stworek i opowieść o tym, jak kradnie jedzenie, a raczej wszystko, co da się zjeść. W sumie zakończenie owej legendy też jest całkiem zabawne. W końcu wrzucanie do jeziora krowy dla potworat to dość niecodzienna sprawa. Ale przeczytajcie o tym sami. 2. Baba Jaga. Legenda mówi skąd Baba Jaga się wzięła i czemu jest brzydka oraz skąd ma moc. Tutaj skieruję Was na kanał Światowa Historia, bo tę legendę opowiadam tam całą. Tak samo jak legendę o stworze z punktu pierwszego. Jeden strzyga, mroczna opowieść o zdradzie, zemście, potworach i magii. Cała legenda też znajduje się na kanale Światowa Historia i opowiadam o pewnych dziwnych wydarzeniach, które zapoczątkowało pojawienie się pięknej, jasnowłosej dziewczyny w lasach, a zakończyło zmienieniem wszystkich w kamień. Jak to się stało, zapraszam na kanał Światowa Historia. Dzięki za obejrzenie do końca, koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję i napiszcie w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę.